Okej, witamy Was bardzo serdecznie. Już tutaj zapodam uroczysty widok. Ekran powitalny. Przegląd codzienny, czyli ty Filip, nie wiem, Filip jest moim gościem w ogóle. Śmiało możesz się przedstawić, że jesteś Filip. Tak, przedstawiam się, że jestem Filip. Bardzo mi miło. Z Filipem właśnie produkowaliśmy wykwintny. To wszystko cały czas jest konwencja tego, że robimy na żywo wysokiej jakości materiały, jak na materiały na żywo. I przed chwilą powstał format o StarCraftcie, gdzie Filip tutaj gra pierwsze skrzypce. Natomiast teraz zaprosiłem go tutaj do przeglądu codziennego i dzisiaj gwiazdą przeglądu codziennego jest Darkest Dungeon. Jego w tym momencie uruchamiam. Ty miałeś z tym do czynienia. Tak, jak najbardziej. Bardzo fajny klimat przede wszystkim i to, jak wygląda ogólnie ta gra. I co, no jak się nazywa ten z takim sierpem i z lutnią, ten bard? W sensie? Ta postać tego barda, nie wiem jak on się nazywa, ale najlepiej graficznie wyglądająca postać po prostu. Nie, no tak, tam w ogóle muszę w końcu sprawdzić, bo goście z Kleja tam jakoś kminili tutaj, nie wiem, są w podziękowaniach, więc podejrzewam, że albo to jest Kickstarter, nie? Jeden z tych niewielkich Kickstarterów, który wyszedł. Więc strzelam, że po prostu... to jest jakiś wkład, to jest może jakiś były pracownik Kleja, coś takiego, no graficznie jest ładny. Że z sierpem tu leni. Jester, no właśnie, Jester, tak. Jester, to był Jester, dobra. Ja sobie zacząłem grę, wiadomo, jazda testowa, to jest 9 tydzień. I tak, co mi się na początku nie podobało? Wydawało mi się, że to się strasznie wolno rozwija, bo za każdym razem jak grasz, musisz przejść ten tutorial, który jest taki sobie. Tam coś tak ale to wiesz, bo to tak, że to jest ten rogal, nie? I masz to w opozycji na przykład do FTL-a grałeś? Pewnie, no więc FTL był spoko, bo był super szybki. Okej, okay, co tu się dzieje? Right. Jakiś event w miasteczku, słuchajcie, słuchajcie. Bezczynni. Opryk, zyskujemy jeden do poziomu wojny. Dobra, to jest whatever. Więc tak, jak wygląda ten schemat? Siedzisz w tym miasteczku, to jest w ogóle fajny hub, wiem czemu ci się klimat podobał. Bo to jest lovecraftowy klimat. W sensie, że masz starożytną posiadłość, gdzie jest tam starożytne zło i gość próbuje cię tutaj namówić do tego, byś mu pomógł to odbić. I to jest takie czysto lovecraft, no coś się popsuło. Nic nie widać, co? A, tak. Już widać, nie? Tak? Nie wiem, co się stało, szczerze mówiąc. Takie tam, wiadomo, wysoka jakość wymaga ciągłej analizy. Więc spoko. W sumie było widać sporo, więc bez obaw. mam nadzieję, że już jest okej. No więc ten klimat lovecraftowy, czyli to, że tym postaciom odwala, nie? Że wiesz, mają ten pasek, jak to się fachowo nazywa. Stresu czy czegoś? Coś takiego. No i to jest bardzo fajne. Więc jak chcesz coś powiedzieć, to śmiało. Znaczy ogólnie, znaczy tam jest, nie wiem gdzie się tych bohaterów dostawało, czy w tym wozie, w dyliżansie? O właśnie. No tam też możesz mieć pecha i trafiać na przykład na samych tych... albo no, na jedną postać na przykład, gdzie ja miałem... Klasy. Tak, jedną klasę cały czas. Ale no... ta gra jest świetna, nie wiem co ty tam masz, jak ty prowadzisz to. Dobra, już ci mówię, że wiadomo, pierwsza gra, nie, więc taka totalna rzeźnia. To jest tak, że tak, masz miasteczko, w którym wiadomo, wszystko ulepszasz, kasę masz z tego, że sprzedajesz tej rodzinie. Są takie rzeczy jak popiersia, te wszystkie rzeczy z tego domu, nie? Czy tam jakieś dobra, więc w sumie jest fajna logika. Akty, herby... Co to jest to? A, pamiątki. Aha, czyli jest handel tymi pamiątkami. Tam wymieniasz chyba... Wymieniasz albo za rozwój postaci, albo za rozwój czegoś nie, tam. Plus masz walutę, tak, i wiadomo. Masz budynki, które odpowiadają za A, rozwój postaci, gdzie szkolisz. Możesz właśnie modernizować. To jest ogólnie ta zasada, że drużyna ci zginie na stówę. to jest takie spoko, bo masz ten tak, wysiedzisz sobie w tej bazie, wyruszasz na wyprawę. I wiadomo, masz miejsca zależne od poziomu postaci. Tu mi niektóre już dobiły do trzeciego. I tak, właśnie, stresem radzisz sobie oczywiście w ten sposób, że wysyłasz ich, właśnie nie wiem w sumie, że ktoś tam ogólnie ogarnie, czym się różni opactwo od oberży. Rozkminiałeś to? Bo jedni po prostu nie wchodzą tam, nie chcą tam siedzieć i tyle, to od tego zależy chyba, od, nie wiem, czy od mentalności, czy od czegoś bezpośrednio od postaci konkretnej. Jeden na przykład nie będzie siedział w opactwie, bo ma takiego perka i tylko tyle.
A, bo tam coś się dziwi, że słaby Lovecraftowy klimat. Nie, no Lovecraft tak, to nie tylko Cthulhu. Ogólnie, on ogólnie się chyba, nie czytałem go zbyt dużo, czy nie jestem specem od Lovecrafta, ale on się bawił w te klimaty horroru i prastarego zła, które sobie gdzieś tam siedzi i czeka, żeby nas zniszczyć, plus wariujące osoby. Ale nie wiem, czy nie pisał jakichś, nie wiem, komedii romantycznych, czy czegoś takiego. Nie, no muszę więc tak, muszę zrozumieć na przykład, bo w każdym z tych miejsc są, możesz rozbudowywać ilość pokoi, gdzie oni mogą odpoczywać. Nie wiem, czym się to różni, bo na przykład krużganek, medytacja drogą do pokoju duszy, tutaj transept i sala pokutna, czy to ma jakieś różnice. Nie wiem, będziemy to sprawdzać. Wóz wróżbiarki to jest miejsce na przedmioty. Oraz co my tu mamy? Diligence, tam się właśnie werbuje nowych bohaterów i dlatego go warto rozwijać, bo oni będą zdychać, więc... Trzeba mieć, tutaj może pokażę ten ekran rozwoju. Jest sieć diligensów, można rozbudowywać. Ja teraz zbieram na rozbudowę gildii. Ktoś mówi tam, Zaratustra pisze, że on niemal wymyślił klimat przedwiecznego i pradawnego zła. No. I tam jest w ogóle tak. Rozumiem, że są różnice w postaciach, ale... to jest do rozpinienia, nie? Czy myszka jest zepsuta? Już patrzę, co się dzieje z myszkiem. A, jest zepsuta. Trudno, będzie klim... wiecie, na żywo. Więc w gildii zbieram... Tętno pulsu, to jest na żywo. Tętno pulsu, nieudawane. Zbieram tutaj na biegłość szkoleniową drugiego poziomu. Brakuje mi tam chyba jednego obrazku, jednej takiej, jednego popiersza, jednego herbu i będę mógł ich wbić na wyższy poziom walki czy tam umiejętności, bo każda z postaci ma umiejętności. No właśnie, to czekaj. Czyli tak, wyruszam sobie i co się tu fajnego dzieje? Są tak, knieje, w ogóle tak, każde z tych miejsc ma, bo jest tak, najmroczniejszy, tytułowy, najmroczniejszy loch. I tam skill jest wymagany, kliknijmy na to, średnia poziomu 6. Więc szukamy czegoś słabszego. Mam postacie, na które mają już trzeci poziom, ale tak pół na pół, więc myślę, czy jeszcze czy jest sens iść w knieje. W ogóle nie wiem na przykład, czy w tej grze jest takie coś, bo jak we FTL-u było tak, że wiadomo, nie mogłeś się wałęsać zbyt długo, bo cię goniła ta wroga flota. Tak samo tu jest pytanie, czy tutaj tak samo, jak będę sobie teraz, wiesz, na przykład grindował na tych najniższych, czy coś mnie tam nie zje w międzyczasie? No, czy tam jest możliwe, że cię coś zje, ale bardziej chyba tutaj problemem jest ten wskaźnik stresu, bo jak sięgasz go do któregoś poziomu, to potem ciężko go zbić, albo czasami nie masz hajsu po prostu. Dobra, widzę, co się dzieje. Jak wybieram teraz łatwiejszy poziom, to na przykład ten Reynald, ten rycerz, który ma trzeci poziom, już nie chce. Ha! Czyli kurde, jest problem. Albo nie ma problemu. Wezmę tak, moje ulubione postacie, które jakoś tu sobie żyją. Raz, dwa, trzy i podgrinduję gdzieś tam na początku. Tylko pytanie, czy mam kogo? Mobek. Kogoś weźmiemy w takim razie z tego i pójdziemy tą najprostszą ekipą na jeden z prostszych lochów. Co tam jest? Właśnie doktorant pisze, że wysokopoziomowe postacie nie chcą walczyć na niższych poziomach. Dobra, czyli tak to działa. Ale pytanie na przykład, czy można się tak spokojnie w takim razie tkwić sobie w tym bagienku, czy za ilość tam tur tych tygodni coś się stanie. Kto mi się przyda? Jakaś klasa, zbrojmistrz. Weźmiemy go, kimkolwiek jest. Zwiadowca, zbrojmistrz. No i to robi ten cały klimat, ten... Tak, głos tego narratora. Ciekawe, czy to film w sumie w Polsce został wydany. Czy wiadomo, że tam fani zrobili tłumaczenie, natomiast pytanie za milion brzmi... Czy ktoś się postara, czymś nie postarał polski dubbing? Co to jest ten pierwszy? Już ci mówię. Jakaś dziwna. O, to chyba dodali w ogóle. Antykwariuszka. Nie, ta gra się rozwija cały czas. Ona jest w ogóle, wiesz, to jest fajne, że tak, pozycja postaci. Fajnie to wygląda. Ta jest jakaś super uniwersalna, może być wszędzie. Ten domyślam się lepiej, właśnie, on się najlepiej czuje w tych pierwszych miejscach. To jest badaczka zarazy, czyli wiadomo, trucizny i to zawadyjaka. Muszę sobie rozkminić, bo te postacie mają tylko... Dobra, to może na przykładzie, tak, wyruszamy, zbieramy zapasy. Hajsu mam dużo, więc hej. Parę łopat. Nie wiem, czy nie będziemy mieć bossa w ogóle. Prowiantu śmiało też, bandaże się przydadzą, przeważnie klucz to jest do przedmiotów. Tak, jedną wodę święconą. Aj, nauczyłem się brać trochę tych... Podobno są buildy na granie po ciemku, ale... Jest coś
Jest coś takiego, bo tam wyłazi jakiś, nie pamiętam jak tam się nazywał, ten potwór, jakiś taki dziwny z mackami i jego tam się zabija. On jest właśnie chyba na wczesnych poziomach, ale jak jest ciemno, tak, na Esh jakoś, SH, ale nie pamiętam dokładnie jak to się coś tam z tego mitologii Cthulhu, tak. Przejdziemy na bossa, nisko levelowego, w sumie zobaczymy co się stanie. Shambler, okej. Ktoś mówi, weź dużo jedzenia na bossa. Plus tak, przy dłuższych wyprawach, bo to zależy od długości, możemy jeszcze robić te obozy i tam dochodzą w ogóle inne parametry postaci. Dobra, my ten klimat zabijamy, nie wiadomo, my sobie go damy. Jezu Chryste. Okej, teraz tak, czy tutaj mamy w ogóle drewno? Tak, mamy drewno, czyli będzie jeden obóz. Czyli za mało żarcia wziąłem. Ale to nic. Czyli tak, zadanie jest, krzykliwego proroka trzeba będzie zabić. No i tak, możemy iść w dowolną stronę, to tak, zawsze ten obraz pokazuje w prawo, nie? Jak w Mario. To nie wiem, ja po prostu będę szedł może. Mam nadzieję, że nie będzie tu ani tu. Jak masz mało zapasów, no to musisz w miarę streszczać i nie liczyć na to, że coś znajdziesz, nie? Właśnie, to jest ta pochodnia, nie? Jak mamy jaskrawość, to 100% światła, mamy tak, plus do zwiadu, można zaskoczyć potwory, no i spoko. I teraz tak, nie, tu może się dużo rzeczy stać, bo zwiad mi nie zadziałał. Widzę, że tu jest jakiś obiekt. Tyle, że nie win. Okay. Tak, bo to są, może pokażę to. Perki. On, tak, perki. I on ma tak, strach przed ludźmi, spokój, poczucie winy. Nie wiem skąd się wzięło to, że otworzył to tak naprawdę. Może dlatego, że ja w sumie kliknąłem nieświadomie, ale nie sądzę. No właśnie, nie wykryliśmy pułapki, a ta babka mam ją głównie dlatego, że ona świetnie sobie radzi z rozbrojeniem. Ten protip jest fajny, że boss jest zawsze najdalej jak może być. No nie, no tak, domyślamy się. To ja tak, dorzucam tutaj pochodnie. To mam dwa zestawy, więc na pochodniach nie ma co oszczędzać. Dobra, będzie walka, jest. O, i tu się przyda klucz. Dobra, i mamy tak. No to wiadomo, to strategie są wedle uznania. Tylko tak, w tej grze właśnie ważne jest na przykład motanie tymi pozycjami. Nie? Bo na przykład ta postać, jak klikniemy na nim, to widzimy, że on nie będzie mógł wyprowadzać niektórych ciosów tu na dole, nie? Z tych dalszych pozycji. To masz do odrzutu i tak dalej. Tak, 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 tak. Dobra, w sumie nie wiem co ta klasa robi tak naprawdę. Gravedigger? No, to jest Gravedigger, jest brońmistrz. Z Gravedigger? A nie, na końcu jest Gravedigger. Ta ostatnia klaska. Tak się to ładnie nazywa po angielsku? Gravedigger. Kurde, dobra. Nie wiem, tak nie przetłumaczył. Dobra, wyjdziemy w zatrute strzałki, bo to jest zawsze tak fajnie skuteczne. Jakby tam sobie to zdychało, powoli. Tutaj postaci mają ataki, które są... No właśnie, zobaczymy. To będzie, na przykład, nie zadało zbyt dużo damage'u, ale stres mu podskoczył całkiem nieźle. Tutaj tak, tutaj damage w miarę, ale to nie jest problem. I co tutaj mamy? Nie wiem, ja ten... Mówię, że ta klasa jest spoko, ta antykwariuszka. Ja jej używam, bo ona może... Ma tę umiejętność, że osłabia... Spadają tam, wiadomo, parametry przeciwników, więc pójdźmy w tego, żeby go szybko zacząć. Wiadomo, jeden damage'u, ale... Traci zdrowie i odporność na zarazę i itd. I co ten robi koleś? Wrzask. O, to jest jakiś taki mas osłabienie. Zobaczmy jak to działa. I tutaj tak. O, wyłączymy tych dwóch z gry, żeby się nie te nam przyszali. No i spoko. I teraz będziemy można się skupić. Pytanie, czy mam jakieś takie postacie właśnie dystansowe. Antykwariuszka jakoś sobie radziła. No zobaczymy jak to w praktyce wyjdzie. Tamci są ogólnie zmasakrowani, zarazy. Trujący podmuch chyba robi to, że może ich spychać. Ale nie jestem pewien. Dobra, więc szepnijmy tego jeszcze z przodu. Nie, to chyba nakłada zarazę. Okej. I to dźgnięcie powinno już coś zrobić sensownego. Uwaga. Nie wiem, czy ona tam... Nie. Tu nie dosięgniemy, ale... 4. Brakuje tutaj mi... Czy wiadomo, są różne buildy, nie? Ale brakuje mi takiego... Zawsze miałem paladyna, który tam ostatnio miał dużo stresu. Trzeba go było odesłać. Ta nawalnica zbyt dużo nie robi. Rzut z sledem jest takim fajnym motywem, żeby właśnie eliminować ludzi. Dobra, ty co potrafisz? Forteca, co to jest? Odrzut, ogłuszenie, całkiem fajne. Natarcie, to podejrzewam, że jest taki totalny właśnie taka miazga. Zobaczmy, czy tego się da z... Prawie. No i to właśnie jest dobre, jak podtruć, to będzie zdychać sobie w wolnej chwili. Ładny unik.
To jest tak, że zostają ciała, nie? Bo te szyki tu mają istotne znaczenie. Dobra, spróbuję tego wyeliminować. Nie ma poziom trudności chyba. A może się mylę? Chyba ustawiasz sobie właśnie, czy zostają ciała, czy nie. Dobra. Ten poszedł. Nie, no to wiadomo, to jest pierwsza walka, jest w miarę okej. Okay. Trujący podłom granat, zarazy, gaz oślepiający, dezorientujący podłom. Jeszcze go podkrujemy. I tyle. Dobra. To na tarcie jest tak, cena, tak, cel bazowa. Modyfikacja tylko 8 tu, a to ma jak? Bazowa 90, ale 60% mniej. Czyli jednak tym walimy i powinno go to... Nie, przybyło. Dobra, jeszcze trochę ponudzi. Dobra, i to jest chyba GG. Tak? Nie, nie możemy właśnie, tak? Tak, są te złośliwości. Ta pozycja nie pozwala mi zrobić nic ciekawego. Strzał. Tak. Ale tyle poczekamy pewnie. No jedną. On już się zrobił. On będzie miał ruch, to go to zabije. Nie, zdążymy go zabić fizycznie. No, build jest taki, jaki jest. Dobra, i kurde, całkiem ładnie tego wpadło. Zwłaszcza, że jest właśnie... Każdy taki przedmiot, nie, ma te swoje właściwości, więc tutaj, bach, kościany klucz, i, bo w tych kluczach jest albo pułapka, albo ten, może się mylić. No i tu jest jeszcze kolejne zagadnienie fajne z tą grą, że wszystkiego nie weźmiesz, więc trzeba tam kombinować, żeby się jakoś ten... I teraz tak, mamy światło 9.4. Nie wiem, kiedy się triggeruje to, o właśnie, zwiat, że łączy się zwiat i widzimy, gdzie warto iść. I tu po drodze jest tylko pułapka, ale wiemy, że jest, więc jak wyjdziemy... O, to uwaga... Ta Weavers, ta Grave Digger. Ha, mam FTL na Twitchu ustawione. No tak, poprawię. Kiedyś. dorzucam światło. O, właśnie. The promise of safety. Nie, to się fajnie gra właśnie tak nocką. I jeszcze jedna, bo to wbrew pozorom te gry idą szybko. Okej, okay, gość zajmujący dwa pola. Wow. Gdzie siadło, tam siadło. Więc tak, jego trzeba będzie osłabić, żeby nas nie wnerwiał, żeby ładnie siadały te wszystkie ciosy. Co tam jest? Ewentualnie muszę przesunąć ten... Oślepię tych z tyłu i będziemy mieć teraz kolejkę, żeby się tutaj zająć tym. To jest ciekawe, oni w ogóle nie dostali tego... Często jest tak, że niektóre potwory, jak dostają oślepienie, potem mają odporność na nie. Widzę, że to nie siadło. No i co? Czy on w niego siądzie? Nie, no tak, no to... O, i ładna siódemka odsłonięta. Jezu, ma takich deszcz batów. Czy to coś robi? Krwawienie. A, czyśliśmy bandaże. Tak. Ale myślę, że nie ma się do przyjemności. Zabierze parę punktów. Jeszcze raz. Ale dobra. O, ładnie. Jeszcze parę takich razy i gość... O, właśnie. Po tym dostał przymiot i odporność na ogłuszenie. Że nie można ich tak w nieskończoność trzymać. Co nawet spoko pomyślane. Niech tam mają, zjadają zarazę w się. Będą się wytruwać. Okej, okay, to jest odporny na zarazę, nie? Aha, no tak. Czy pewnie jakby wiesz, zaraz 20%. No wyszło, jedna piąta szansy. Dobra, czepimy tego. No i co teraz? To jest zemsta. No całkiem ładny. Czyli tak, warto by się zastanowić nad tymi z tyłu, żeby się powoli tutaj pościągać. Ten już chyba zdechnie, ten cały fałszywy, parszywy rzeźmieszek. Co tu jest? Fortecy. A to by było dobre, jakby tego odrzucić, to by to zostanie zrąbało szyki. Zobaczymy, że to siądzie. Krytyk. I to było dobre. Dobrze, muszą się chyba... Czyli oni wiadomo, co są NPC, więc tam mają jakieś zabezpieczenie. Akurat tu jest, ty możesz mieć dużo postaci, które mają problem z tym, żeby jakoś się odebrać. Tak, lepiej będzie go zarżnąć, czy nie? Od tego. O. Kolejne krwawienie, niech tam się zabandażuje. Trujący podmuch. Też bandażyk. No i powoli można ich wyłączać. Ładny. To było fajnie, teraz podnosi morale, nie? Co tam jest? Wsadzę pochodnie w złe miejsce, co tam jest? O nie. Czy jest coś, co atakuje dwóch? Wrzask. Nie, lepiej ich to po prostu wymęczyć. Tego dziękujemy. Nie wiem, co się stało, że aż dwóch. Tak, zatrucie chyba. Dobra, i tak się szczęśliwie złożyło, że mamy ten klucz. Dziab.
No. Dobra, no to tak w skrócie nazwijmy to tym rzutem oka. Ale nie wiem, czym jest triggerowany zwiad. Czy po walce zawsze jest, czy... Nie wiem. No, nie wiem, będziemy to rozkminiać. Ja sobie to będę teraz trzepał. Czy podejrzewam... Wiem, że to jest związane chyba z klasą. Niektóre postacie mają coś takiego. Ale czym jest, będę musiał właśnie... doczytać. Nie no, kolejna zmienna. Dobra, więc tak. To jest typowy oczywiście, jak to się nazywa, rogal, czyli zapisujesz tylko raz. Ale jeden z bardziej udanych, to nie wiem, tylko w tym roku wyszła finalna wersja i ten, i będziemy go masterować. Dobra, to tak, możemy się oficjalnie pożegnać. No, to był taki przegląd codzienny. Dzisiaj z gościem, tak więc zgodnie z zasadami program się rozwija. Dzięki Filip. Dziękuję bardzo. Dziękujemy was za uczestnictwo. Tu w przyszłości będzie jakiś ładny dżingiel. A tak, to tyle. Miłego.